Witamy Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W dniu dzisiejszym witam kolegów i koleżanki, witam dyrektorów, witam fundację, przedstawiciela Fundacji Wolności. Wraz z kamerą. Kamery nie witam. Został przedstawiony Państwu porządek obrad. Czy są uwagi co do tego porządku lub jakieś wnioski? Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu pierwszego. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 rok. I tutaj czy są, mają Państwo pytania do Pana Dyrektora? Jeżeli nie, to ja bym prosił Pana Dyrektora o przedstawienie zmian, jakie zaszły jakby w stanie mienia komunalnego od informacji, która była złożona w poprzednim okresie. Czy nam majątku przybyło, czy ubyło? To znaczy, to macie Państwo szczegółowo pokazane w tabeli na stronie 5. Majątek trwały gminy Lublin 2017-2018 i co do zasady mamy we wszystkich pozycjach wzrost, zarówno w pozycji majątek trwały. Spadki mamy tam, gdzie amortyzacja jest przyspieszona, czyli kotły, maszyny, urządzenia. Również zmniejszyły nam się zaliczki na środki trwałe w budowie, co wskazuje, że kończymy inwestycje i zaangażowanie inwestycyjne jest mniejsze w stosunku do 2017 roku. Również spadły należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe o 15% w stosunku do 2017 roku i minimalny mamy wzrost środków trwałych w budowie o niecałe 0,72%. I to z głównych informacji można by było powiedzieć, że to jest na tyle. Generalnie majątek na dzień dzisiejszy, na dzień 31 grudnia wynosi 6 miliardów 24 miliony w zaokrągleniu i tak jak powiedziałem, jest to wzrost o 4,81%. Ja jeszcze chciałbym, żeby Pan Dyrektor tak powiedział nam, jakie zakupiono środki transportowe w ubiegłym roku na rzecz gminy Lublin i coś więcej o wartościach niematerialnych i prawnych. Jakie to są licencje, mamy czy autorskie prawa majątkowe, o co tutaj chodzi jakby. Znaczy, środki transportu wzrosły o 39 milionów złotych. Niestety ja nie powiem Panu Przewodniczącemu szczegółów dotyczących zakupu, bo ustawa nie przewiduje tak szczegółowej informacji dotyczącej jednostkowej informacji, jakie zakupiono środki transportu. Może tutaj Pan Dyrektor Malec mnie wspomoże, jakie zakupy były dokonywane. Natomiast jeżeli chodzi o licencje autorskie, prawa majątkowe, były między innymi zakupowane multimedialne filmy, prezentacje, nimi rozporządza Centrum Kultury, system identyfikacji wizualnej Teatr Stary, multiwyszukiwarka Lubelska Biblioteka Wirtualna, licencje Splug Enterprise, miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, aplikacja komputerowa na Plac Litewski w Lublinie, zespół fontan multimedialnych i również programy komputerowe do bieżącej pracy urzędu. I z pozostałych, tak zwana mapa numeryczna miejscowości Rokitna, Wólka Rokicka Kolonia, Wólka Rokicka Baranówka, jest to związane z budową Niecki na Sypisku. Ja zaraz jeszcze zerknę. Nie, to dziękuję. Wystarczy? Tak.
sprawdzę jeszcze, czy nie mam w opisówce, bo nie pamiętam tej szczegółowości, czy mam rozbicie na te środki, bo maszyny, urządzenia, momencik. To ja w tak zwanym międzyczasie dodam, że można, że jeżeli chodzi o transport publiczny, to 2018 rok to było, jeżeli nie pamiętam, 23 autobusy spalinowe Euro 6 i 15 trolejbusów dwusegmentowych przewodowych. To było zakupione z środków zewnętrznych z funduszu gminy do ubiegłego. Ale to ZDM, bo mnie chodzi też, czy tutaj na rzecz gminy Lublin na przykład jakieś samochody osobowe? Nie, w roku 2018 nie było. Przetarg był w 2017 i w 2017 były zakupione samochody Renault dla panów prezydentów i dla pani skarbnik. To chyba były trzy samochody, trzy lub cztery, nie pamiętam. Tutaj mamy tylko zakup na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego. Osobowy więcej samochodów nie było. Jeszcze, jeśli koledzy nie mają pytań, jeszcze spytam o budynki i lokale, czy na przykład, czy było nam lokali użytkowych, czy bo jakie budynki przybyły, bo wczoraj się pytałem, to jeśli chodzi o budynki komunalne, to żadne. Tak pozostałem informacje, a tutaj mamy jednak wzrost, jakby. To znaczy pan pytał, panie przewodniczący, który na komisji o zakres budowy, czy powstały nowe. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że my nabywamy w spadku. Ja panu kiedyś mówiłem. Tak, tak. I to nieraz jest w ciągu roku nabywamy, no największa liczba to były cztery mieszkania. Są to wartości, nieraz są to w spółdzielniach, nieraz są to udziały. I to wzrasta nam zasób. Udziały zazwyczaj sprzedajemy, bo to... Dlatego pytam, ile na przykład lokali mieszkalnych albo lokali użytkowych przybyło nam w ubiegłym roku? Zbudowanych przez gminę zero. To pan pozyskanych? Pozyskanych, jak ja dobrze pamiętam, były chyba pozyskane trzy i w dwóch były pozyskane udziały, ale te udziały już w 2000... Jeden sprzedaliśmy udział chyba w 2019. Jak dobrze pamiętam, ale to bym musiał sprawdzić na sesji pana ewentualnie. A zawsze się tak, że w tym samym roku załóżmy, dostajemy mieszkanie w spadku i od razu go zbywamy? Jeżeli mamy 100% udziałów, nie zbywamy. Przechodzi automatycznie, przekazuje do ZNK i do Wydziału Spraw Mieszkaniowych i ono po remoncie jest przekazywane do zasobu. Zbywamy jedynie tylko udziały, czyli jeżeli nabywamy jedną trzecią, jedną drugą, to wówczas, tak jak kiedyś panu radnemu tłumaczyłem przy takiej uchwale dotyczącej mieszkania na Czechowie, są to sytuacje takie rodzinne, że jest na przykład rozdzielność majątkowa. W tym wypadku, o którym mówiłem, to mąż był słupem, tak? Rodzina się zrzekła spadku, żona była właścicielką danej jednej, drugiej. Po nabyciu przez gminę spadku myśmy tą jedną, drugą wynajmowali im i oni wystąpili o zakup. Tak, zazwyczaj staramy się wtedy... No... Nie, intencją mojego pytania jest to, czy wtedy, gdy my pozyskujemy udziały i w tym samym roku zbywamy, czy to jest umieszczane jakby tutaj w zatrudnieniach gminy? Jako... Panie radny, zasada jest taka, że w momencie, kiedy jest otwarcie spadku i jest na przykład udział w mieszkaniu, to gmina natychmiast zagospodarowuje mienie ruchome. Czyli działki i... Pani radny, zapraszam pana. Proszę pana dyrektora. Działki i udziały w mieszkaniach my zagospodarowujemy, czyli automatycznie porządkujemy księgę wieczystą i porządkujemy wpis na rzecz gminy Lublin. Natomiast co do rozporządzania, wiesz, że jest to oczekiwanie do prawomocnego wyroku i podziału tak zwanej masy spadkowej. I ja nie pamiętam, żeby nam się udało w tym samym roku sprzedać te udziały, kiedyśmy nabyli. Nieraz jest to proces, który trwa 3, 4 do 5 lat. Ale my w tym czasie regulujemy, jeżeli są to udziały, to dla najemców wydzierżawiamy. Oni ponoszą koszt utrzymania
całego mieszkania, łącznie z gminnym udziałem i jeszcze płacą nam tak zwane, nazwijmy to, stancje, czynsz, tak? Czyli dodatkowe pieniążki za to, że mogą korzystać z naszej własności. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze koledzy mają pytania do pana dyrektora w tym punkcie? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Przyjmujemy, przepraszam, to jest informacja o stanie mienia gminy, więc przyjmujemy, że komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia gminy również na dzień 31 grudnia 2018 roku. Przechodzimy do punktu drugiego. Także dziękuję panie dyrektorze. Przechodzimy do... mogę nie zostać. Proszę, bo to będzie ewentualna wola. Nie będzie pan wybrany. Mam wystarczająco tych komisji, nie muszę na oglądać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Omówienie kontroli przeprowadzonej do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. I tutaj poproszę szefa zespołu, ewentualnie pana dyrektora, o informację o przeprowadzonej kontroli. Proszę bardzo. Korzystając, że tutaj jest fundacja, to najpierw złożę oświadczenie, że w czasie kontroli nie otrzymałem żadnych profitów finansowych ani rzeczowych. Kontrola była trudna, ponieważ jak gdyby zasięg kontroli obejmował inwestycje, należności z tytułu opłat dodatkowych i umowy świadczenia usług komunalnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin spółka ZOR. W sumie z kolegą byliśmy 7 razy i za każdym razem po krótkim pobycie braliśmy troszeczkę materiałów do domu, bo to wszystko wymagało, że tak powiem, takiego przemyślenia i opracowania. Jeżeli chodzi o inwestycje i te wszystkie punkty zawarte w czasie naszej kontroli, tutaj to jest wszystko w protokole, który ma w fazie końcowej 10 stron, jest w zasadzie ponad 20 stron tego protokołu, ale myśmy go w zasadzie troszeczkę skrócili, żeby po prostu członkowie komisji nie dużo czasu nie spędzili na czytaniu tego protokołu. Poza tym mamy tutaj załączniki. I możemy tak powiedzieć, że taki w skali od 0 do 20, no to oceniamy dział na 19. Troszeczkę błędów żeśmy znaleźli, może to nie są jakieś duże niezgodności. Niemniej jednak tutaj chciałem powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem, jak wielki obszar i jak bardzo dużo po prostu jest materiałów, które wiążą się z działalnością. Też jestem tutaj, bardzo mi tutaj zaimponowało podejście do należności z tytułu opłat dodatkowych, że tutaj właśnie były podjęte pewne działania, czyli na przykład takie fajne działanie w łodze można w czasie kontroli od razu zapłacić karę za mniejszą sumę. I to wykazało, że to działanie jest prawidłowe, ponieważ liczba jak gdyby pozyskiwanych środków, niby one są mniejsze, ale są na szybko, czyli taki makro też powstał w pewnym sensie. Poza tym jak gdyby tutaj z kolegą chcielibyśmy poprosić już o następną kontrolę, bo padliśmy taki wir pracy. Dziękuję bardzo. Może tu bardzo zwrócił jeszcze kolegą uwagę, że tam słuszne chyba też poczynienie było wprowadzenie tych terminali, które w współczesnym świecie są chyba już na każdym kroku dostępne. No i to faktycznie spowodowało znaczny wzrost. Jak Państwo zwrócicie uwagę, tam akurat przynajmniej zamiast jest jeden rok, byliśmy rok ostatni, ale wzrost jest ogromny, z 4% do 32%. Także. Bo reszta niestety musi być kierowana na drogę sądową, na drogę tego elektronicznego postępowania upominawczego. No, z tym powiedzmy skutecznością poboru tej opłaty już później jest trochę trudniej. Też ze względu na okres, że okres przedawnienia tych roszczeń się zmniejszył z 10 do 6 lat, no, ale to są już inne kwestie, bo to tylko tak na podstaw tutaj uzupełnienia tego i uwagi pana przewodniczącego Kłopowskiego. Czy koledzy mają pytania? Proszę bardzo, pan Dariusz. Ja mam takie pytanie, kilka takich pytań. Tak, dobrze. Po pierwsze, to chodzi mi o zakres kontroli, bo to też jestem na świeżo w tej komisji, więc chciałbym się
też dowiedzieć, czy tutaj kolega mówił, że był taki szeroki zakres i ten zakres był w upoważnieniu wystawiony właśnie taki, czy Państwo sami sobie określiliście ten zakres kontroli? Tutaj ustalaliśmy, że zespoły jakby dostają temat, a już konkretny zakres kontroli i co będą badać, wymyślają samodzielnie. Bo niektóre zespoły chcą jakby całościowo badać, niektóre wybierają konkretne jakby zagadnienia. Czyli rozumiem, że tutaj komisja, znaczy zespół kontrolujący to ustalił. Mam pytanie znaczy jeszcze... Ogólnie ustala komisja zakres kontroli, a szczegóły ustala zespół. Mam jeszcze pytanie takie, czy, bo tutaj oprócz jakby jednego takiego opisu błędu chyba, tak, odnośnie zakwalifikowania środków, tam 5700 z tej faktury, nie znalazłem żadnych innych, to znaczy, że w opinii kontrolujących jest bardzo pozytywnie, rozumiem, w jednostce, tak? Tak, to znaczy myśmy podeszli tutaj tą jedną niezgodność. To jest zgodność mniejszej wagi, ale jest. Oczywiście wskazujemy na problemy. No między innymi jest to właśnie ta opłata dodatkowa. Może nazwijmy to po prostu, jak to się nazywa potocznie, taki mandat. Zajechanie bez dokumentu do uprawniającego, czy w ogóle bez biletu. No ale problem z windykacją chyba w ogóle jest taki problem ogólnopolski. No właśnie, i tutaj mam pytanie chyba do pana dyrektora, jeżeli mogę. Wydaje mi się, że te przypadki, które tutaj są, no takich permanentnych tutaj gapowiczów są nie tylko przypadkami, które powodują jakby tą sankcję finansową, ale one mają jakiś taki aspekt, no kurczę, nie wiem jak to nazwać, to nie będzie dobre określenie, ale jakiś taki no antyspołeczny, czy pewnej jakiejś tam socjopatii, tak, że ktoś permanentnie łamie te przepisy i po prostu drwi jeszcze sobie z tego. I pytanie moje jest takie, czy w tych postępowaniach sądowych jakby można uwypuklić ten aspekt, czyli na przykład oprócz nałożenia czy windykacji tego, na przykład jeszcze zasądzić takim osobom no, potrzebę na przykład jakichś działań, jakby to nazwać, no, nie o to mi chodzi, tylko żeby ich trochę zresocjalizować w tym zakresie, tak, żeby, bo rozumiem, że innego instrumentu jak nakaz sądowy nie ma, ale czy w ogóle zastanawialiście się Państwo nad tym, no bo to jakby jest... Inaczej, przepraszam, że wtrącę, ale bo ja to rozumiem, że chodzi mi, czy recydywiści by mogli mieć wyższe kary. Nie chodzi mi o kary, panie przewodniczący. Mi chodzi o to, żeby mieć sądowy nakaz na przykład odbycia terapii jakiejś, no w cudzysłowie terapii, czyli na przykład jakichś szkoleń, warsztatów czy czegoś takiego, żeby im uzmysłowić, że oni permanentnie na przykład działają na niekorzyść mieszkańców miasta, że łamią przepisy, że łamią prawo, bo jakby sąd jest takim miejscem, gdzie oni z natury są spozycjonowani, nawet tak patrząc ze swojego punktu widzenia, jako oskarżeni czy tam tego. Natomiast mi chodzi o to, czy jakąś czynność naprawczą taką w stosunku do ich... Uspołecznienie takie, żeby tutaj tego powiedzieć. Pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w tym reżimie cywilistycznym i jest to dochodzenie należności zgodnie. Kodeks cywilny, tak jest hierarchia, że kodeks cywilny, lex specialis, prawo przywozowe. I w tych regulacjach nie ma żadnej innej drogi niż prosto dochodzenie opłaty dodatkowej, no i należności, czyli 3 zł za bilet i jak mówił ustawa opłaty dodatkowej. Natomiast, jeżeli dobrze wyczuwam, jest jeszcze jedna ścieżka, już nie cywilistyczna, nazwijmy to już w tym reżimie karnym, to za dużo powiedziane, bo to wiadomo, to jest umowa przewozu. Pamiętajmy, znajdujemy się cały czas w umowie przewozu, a nie jakiegoś czynu karalnego, tak? Bo jazda na gapę nie jest czynem karalnym. Natomiast zgodnie z kodeksem wykroczeń jest jeszcze tak zwane wykroczenie wyłudzenia. To znaczy, jeżeli tam dobrze z pamięci zacytuję, kto w ciągu roku po raz trzeci bez zamiaru jeszcze nie opłaty jedzie środkiem transportu bez zamiaru uiszczenia opłaty,
podlega karze grzywny. My oczywiście to w systemie wyłapujemy i zgłaszamy każdego takiego delikwenta policji. Szczerze powiedziawszy, rzadko się zdarza, żeby tam sądy tą karę grzywny, nie jest to jakieś tam masowe zjawisko, natomiast my każdy taki przypadek, jeżeli system wyłapie, że po raz trzeci jedzie delikwent, tak jak mówi ustawa, zgłaszamy to policji, a policja, jeżeli zbierze ten materiał dowodowy, pewnie pan musi zrobić dla jakieś rozpoznanie, zgłasza po sądowi. Nieraz przychodzą takie właśnie orzeczenia o karze grzywny. Może tu chodzi o ten środek dyscyplinujący, który to jest jedyny prawnie dozwolony. Proszę, dziękuję. Proszę bardzo. Taki wniosek do pana prezesa fundacji, żeby tych właśnie wszystkich Gabowiczów ma kamerę, zrobił z nimi takie wywiady i puścił media społecznościowe, że tych klientów nie obsługuje. Proszę podejść do tego pogłosu. Pan Zdrowusek, ochrona danych osobowych. To odbiegamy od meritum. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Krzysztof, jakie pytanie może być związane z kontrolą oraz funkcjonowaniem? Jak bardzo odczuwalny jest wzrost liczby osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów w tych wpływach z biletów? Bo już mamy tam biletów ze szpagierowych, gdzie dzieci jeżdżą. A drugie pytanie to, bo rozumiem, że nie da się nadjechać, że już powiedzmy depozyt potencjalnie, że stoi sobie z biletem przy kasowniku, zagląda, jak będzie kontrolowany i byłoby kierowcy blokują kasowniki, ale dzisiaj jest faktem pewnej sytuacji, gdzie pan w autobusie, w trójbusie, siedział ze smartfonem, z aplikacją do zakupu biletów, miał to przygotowane, żeby to kliknąć chyba tam, nie wiem, kup, czy okej, czy tam zatwierdź i tylko siedział z przodu, to zaglądał, czy nie ma kontroli z przodu, czy jakby zobaczył kontrolę, to zdąży wcisnąć i zakupić sobie biletem przez aplikację, czy to jest też wtedy blokowane w procesie kontrolnym? Znaczy pierwsze pytanie, no pewnie wszyscy odczuwamy ten coraz większy wachlarz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Nawet bym powiedział, że nawet nie robiąc nic, to znaczy mając tam jakieś tam utrwalone gdzieś przez kilka tam dziesięcioleci wstecz uprawnienia, na przykład osoby powyżej 70 roku życia, to pamiętajmy o tym, że ta demografia mi nie pomaga, społeczeństwo się starzeje i coraz większa grupa ludzi wpada i w tą 70-latków. Jest niestety coraz mniej studentów. Teraz 5 mają dyrektorzy chyba. Ale mówię, tak, ale ludzie coraz więcej mają uprawnień dotyczących chociażby grup inwalidzkich, tak zwanej tej starej, pierwszej grupy inwalidzkiej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Natomiast pamiętajmy jedno, no to jest kierunek i polityka gminy, a uprawnienia do bezpłatnych przejazdów czy ulgowych przejazdów są jakimś tam elementem polityki społecznej gminy i narzędziem, które gmina może stosować w stosunku do swoich mieszkańców. To już jest po prostu decyzja, to już jest decyzja kierunkowa, tak? Czy ponosimy te koszty, dźwigając te ciężary w imię właśnie chociażby seniorów, czy nie. Po prostu to już są decyzje krótkowe. A na pewno to na skuteczności, po prostu na dochodach widać, to nie da się ukryć. Szacowaliśmy 8 milionów seniorzy, 3 miliony i to nam się mniej więcej sprawdza uczniowie i te wygaszane klasy gimnazjum. No, to są kolejne znaczy. A drugie pytanie, mamy szeroki w ogóle wachlarz dystrybucji biletów, począwszy od tych papierowych przejazdówek, zakupywanych w biletomatach mobilnych i stacjonarnych na przystankach. I mamy chyba 4 czy 5 aplikacji SkyCash Mobilet, gdzie można kupić czy przez SMS-a, czy w różny sposób logując się na zakup biletu. Potwierdzam, mamy takich, no, brzydko nazwę, takich cwaniaków, którzy czekają do ostatniej chwili. System w większości wypadków to wyłapuje, także my jesteśmy co do tam ułamka sekundy potwierdzić i fakt wejścia kontroli, zablokowania kasowników i zderzyć to z tym, kiedy on wysłał tą informację. Też to są różne systemy zakupu biletu przez 4 inne aplikacje, które mają jakby różne formy.
Z tego co pamiętam, mieliśmy nawet delikwenta, który tam się odwołał, który radny zauważył większość spraw tych windykacyjnych idzie przez to postępowanie uproszczone, to przez EPU, czyli elektronicznie. Jeżeli nie ma sprzeciwu, to po prostu jest nakaz zapłaty, na który występujemy i jest poddawany do egzekucji komorniczej. Natomiast jeżeli jest sprzeciw, to idzie na tą zwykłą drogę papierową, no i wtedy zaczyna się długie, siermiężne postępowanie, jak to przed polskimi sądami. Trafił nam się chyba jeden taki delikwent, który zaskarżył naszą, jakby nie uwzględniliśmy mu tego, że po prostu on tam czekał do ostatniej chwili, podnosi to, że zakupił bilet, czyli de facto bilet miał, czy to tam parę sekund, ale jeszcze to nie jest rozstrzygnięte, no jak to będzie rozstrzygnięte, to będziemy pewnie mądrzejsi, w jakim kierunku jakby no, na to sądy patrzą. Dziękuję bardzo. Ja chciałem spytać o takie dwa postępowania, które były przed Krajową Izbą Odwoławczą, bo tutaj tak kontrola tak dosyć jakby tylko przedstawiła, że były takie odwołania, natomiast chciałbym spytać dokładnie, czego one dotyczyły. Wprawdzie jedno zostało oddalone, jedno umorzone, ale chciałbym się dowiedzieć, czego dotyczyły te postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Powiedziawszy tym kompetentom, które to objęły, bo to przy takiej ilości postępowań przetargowych, to ja bym powiedział, to jest norma. Odwołanie się czy to do zapisów treści SIFS, czy w ogóle od później dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Tak z głowy teraz zdecydowaną większość spraw, których jesteśmy stroną, czy jesteśmy zaskarżeni, jednak jest po naszej myśli, czy albo to są uchylane. Albo to są uchylane te odwołania. Jeszcze jakbym spojrzał na szczerze, ja już nie pamiętam, które to było akurat tutaj w protokole kontroli, które to by zakresuje, żeby coś szerzej powiedzieć. Dobrze, panie dyrektorze. To naprawdę to jest, tutaj może być tam pewnie z dwa, ale to jakby co postępowanie, to właściwie tam się trafia jakieś powołanie, to nie jest jakiś ewenement. Oferentom wolno po prostu skorzystać z tego środka. Ale jak mówię, zdecydowanej większości to jeżeli jest rozprawa na kijo, to ja na palcach jednej ręki bym pewnie policzył. Ja chciałem jeszcze spytać, jakby jakie inwestycje tutaj ZDM razem wspólnie chyba z zarządem drugim mostów robi, jeśli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, bo nawet tu chyba teraz mamy taką uchwałę, że kolejne środki tam dajemy do tej specjalnej strefy ekonomicznej i chodzi mi, żeby Pan mówił trochę, jaka to sieć jest tej komunikacji zbiorowej w tej strefie ekonomicznej. Bo... To znaczy w tej bieżącej, już bieżącej perspektywie budżetowej mamy tak jak w latach ubiegłych Polskę Wschodnią i tam generalnie staramy się, bo to jest, tam było to preferowane, żeby to się wpisać, zakupujemy tabor i czyli trolejbus i elektryczny. Ale to bez strefy ekonomicznej. Nie, nie, a reszta źródeł finansowania z krajów zewnętrznych idzie z tego programu regionalnego, czyli przypominam, te ZIP-y musi to być zintegrowane z tym lubelskim szarem funkcjonalnym. Musi to być oczywiście wpisane, bo też jest i tam preferowana komunikacja zbiorowa. I miasto zostało jakby taktycznie podzielone na pięć takich projektów. Już nazwę to już z pamięci nie przytoczę. Centralna część LOF-u, północna część LOF-u, czyli Choin na przykład Pętla i między innymi ta część LOF-owska z obsługą strefy ekonomicznej. To jest między innymi z drogowcami robimy te projekty transportowe, gdzie jest zarówno trakcja trolejbusowa, wiatry czy wyświetlacze na przystankach. Robimy to po prostu razem, że dyrektor Pidek ogłasza przetarg. Ja płacę za swoją, znaczy mówię, zarząd transportu płaci za swoją część, czyli za wiatry, za trakcję trolejbusową, tak żeby to po prostu nie było później przekazywania odebranych, jest to po prostu już na stanie tego płatnika, czyli ZTM-u. To jest między innymi to, co za chwilę będziemy dawać, czyli wiadukty na Grygowej, tam jest trakcja trolejbusowa, tam też są wiaty przystankowe. W tym projekcie jest tutaj ta cała część do Klinu, czyli droga Męczenników Magdalena, również z wiatami i świetlaczami. To się nazywa się dla tej strefy ekonomicznej, już to wspomnieć. Znaczy, jeśli wiemy, że droga Męczenników Majdanka jest w strefie ekonomicznej. Tak, to zostało podzielone jakby na obszarowo, tak, na projekt, na celów projektowych. Dobrze. Proszę bardzo, pan Pitucha. Ja mam jeszcze dwa pytania, z tym, że nie wiem, jak się zachować, panie przewodniczący, bo one jakby wykraczają poza zakres kontroli.
ale ponieważ jakby sam zespół sobie ustalał ten zakres, to może mógłbym je zadać. Pierwsza rzecz, docierały do mnie, bo tu mamy umowę o świadczenie z usług z MPK, natomiast docierały do mnie informacje od innych przewoźników, że są jakieś kłopoty z płatnościami na rzecz właśnie, nie wiem, Warbudu chyba, Warbusu, tak? I nie wiem, ostatecznie chciałbym po prostu zapytać, jaka jest tutaj sytuacja i z czego wynikał spór, tak, w tych płatnościach. A druga rzecz, to też chciałbym zapytać panów, bo no, były głośne w swoim czasie roszczenia pracowników, kierowców MPK na przykład o podwyżki i rozumiem, że państwo nie wzięliście... A to jedna firma. Inna firma, dobrze. No to nie, to jedno pytanie. Myśmy się tylko trzymali ramów. Ja też, może to jest zasadne pytanie panu, dlaczego akurat taki zakres? Ja też jestem nowy w tej komisji, bo moje pierwsze posiedzenie. I zapytam pani dyrektor, która nam przeprowadzała szkolenie do spraw audytu i kontroli. Zapytam, jak my mamy zdecydować na temat tych obszarów tematycznych, które będziemy kontrolować? Wiem, że to wszystko zależy jednak od zespołu kontrolującego. Powinno się wybierać no jednak jakoś no, punktowo te obszary kontroli, bo po prostu spółka to nie jest w stanie dokonać. Oczywiście, że tak powiem, są różne podmioty, które kontrolujemy i w jednym podmiocie on ma bardzo, że tak powiem, wąski zakres pracy i tam praktycznie możemy cały jakby podmiot kontrolować we wszystkich obszarach. Natomiast tak jak tutaj jest Zarząd Transportu Miejskiego, no to jest naprawdę bardzo dużo różnych obszarów działania, gdzie można by to się skupić przykładowo. Ja mam pytanie do pana dyrektora, na przykład takie, też to nie wiem, tak tutaj nie było podjęte, ale tak z ciekawości spytam, ile osób było zatrudnionych w 2009 ZTM-ie, bo tutaj pamiętam jak powstało, a ile zatrudnionych jest obecnie. Bo i tam było, to się wiązało z tym, że ZTM miał przejąć część firm, które jakby działały w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym, część jakby tych zagadnień miał przejąć Zarząd Transportu Miejskiego i jak ta współpraca wyglądała i czy tam jak ubywało, czy tutaj przybywało, czy odwrotnie, czy się zmniejszyła ilość osób zatrudnionych. Pierwsze pytanie tutaj nałożone na pytanie radnego Pituchy odnośnie, potwierdzam, tak, ma miejsce fakt taki, że przypominam, że w systemie ZTM, czyli w jednej taryfie rozkładzie, oprócz przewoźnika komunalnego występuje jeszcze przewoźnicy tak zwani poprzetargowi, czyli obecnie jest to firma IREX, lubelskie linie autobusowe WPKS, przebranżowiony i warszawska spółka Warbus, która operuje od 2 lata chyba jeszcze nie minęło. Że to był przetarg na 30 autobusów fabrycznie nowych. Potwierdzam w tym zakresie, że no to gdzieś pewnie było w listopadzie, grudniu ubiegłego roku zgłosiła nam firma roszczenie, że niezgodnie z umową źle waloryzujemy stawkę tą przewozową. Z czym się oczywiście kompletnie nie zgadzam. Stawka jest waloryzowana tak samo jak u innych operatorów, czyli IREX i Eurola, którzy do żadnych takich pretensji tego typu nie zgłaszają, tylko jedynie Warbus. I od razu dajemy tutaj wszystkie płatności. Zresztą nie ma tu mowy inaczej, bo to była dyscyplina finansów publicznych. Wszystkie płatności zakontraktowane są na czas, a nawet jeżeli tutaj pewnie dacie mi panu wypowiedzieć, nawet w granicach dopuszczalności normy przed czasem na wniosek właśnie Warbusa. No, jest tajemnicą Poliszynela, że firma ma ogromne wpadło, gdzieś właśnie pod koniec roku jakieś ogromne tarapaty finansowe związane ze swoją płynnością. Zerwała miesiąc czy półtora miesiąca temu kontrakt operatorski w Jastrzębiu. Tam też będzie organizator naliczał kar. Ma problemy również w innych miastach. No, z nami po prostu stawia tą przesłankę, że źle, to nie chodzi o to, że nie płacimy im na czas, bo to takie przesłanki, czyli jest źle waloryzowana stawka.
Przypominam tylko, że te pierwsze umowy od 2009 roku miały bardzo uproszczony taki model waloryzacji stawki, że na przykład jak był ten kryzys, pamiętacie Państwo, w 2013-2014 roku przewoźnicy właściwie to byli pod kreską, ale bo nie było tego mechanizmu. Myśmy teraz, wychodząc naprzeciw mechanizmom, no bo no mówię, inflacja w pewnym okresie jest ciężka do przewidzenia, ceny paliw to też też to jest wahadło, bo to o to chodzi, żeśmy zrobili taki wzór bardzo precyzyjnie rozpisany, natomiast na przewoźnik się z tym nie zgadza. No, subiektywnie pewnie teraz powiem, że nie tutaj trzeba szukać problemów w tego jego zachowaniu, tylko po prostu ma po prostu problem ogólnopolski, problem z płynnością. To już mogę powiedzieć, że też do mnie dochodzą różne tam od komorników zajęcia i w przypadku, kiedy zarząd ma jakieś wierzytelności, to żeby nie przekazywać Barbusowi. Zresztą firma wzięła leasing, to ja i tak z nimi im nie płacę bezpośrednio, tylko za ich zgodą, bo scedowane to zostało na te firmy leasingowe, których oni. Czyli ja im de facto płacę zaliczkę, najpierw przechodzi przez firmę leasingową, którą oni wzięli pojazdy. Całkowicie się z tym nie zgadzamy, nie mają tutaj żadnych takich podstaw, natomiast mają swoje problemy z kierowcami, mają problemy z płynnością. No i zobaczymy, jak to się to wszystko skończy, bo mówię, półtora miesiąca temu zerwali kontrakt w Jastrzębiu Zdroju, także, no, także ma płynność ten przywoz. Ale nie zaskarżyli tej waloryzacji gdzieś? Nie. A w ogóle jakie są jakby kryteria tej waloryzacji, żebyśmy się tak zorientowali? Teraz głowy nie przyszło, to nam jest wskaźnik, oczywiście rozliczamy kwartalnie ten. Ile podmiotów jest tacy tam, oprócz tego podmiotu, ile jest jeszcze podmiotów tu, takich, które robią przewozy dla miasta na oprócz Artyka 3. IREX, lubelskie nieautobusowe właśnie rzeczony Warbus. Tam jest, no to jest cały skomplikowany wzór, tam jest kwartalnie rozliczony po prostu z tego ogłoszonego przez Orlanowskiego, ale też jest jeden ogólny, już nie pamiętam, czy to brane z tych ogłoszeń dokonywanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ale to na pewno to jest część z wskaźników Orlanowskich kwartalna i część jakaś tam ogólna, chyba jest 60 wskaźników Orlanowskich, 30. To znaczy one są w 99% jednakowe, bo na przykład IREX tam dwa lata wcześniej zawierał, czy to 3 lata wcześniej umowę, to może się drobnie tam różnić jakimś nieistotnym w tej sprawie elementem. A co do zasady, jakby mechanizm jest precyzyjny i tutaj nie ma naprawdę wątpliwości żadnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze pytanie, to było 2 lata temu. Bo to się za chwilę nasili, czyli reklamacje, czy zgłoszenia ludzi, że są warunki takie klimatyczne w tych autobusach, niektórych podłe, czy były. Bo, dlatego chciałem zapytać, jak sytuacja wygląda w tej chwili, bo skoro pan prezes mówi, że w przetargach na przykład był warunek nowego taboru, to czy były te warunki, jeżeli chodzi o klimatyzację w tych autobusach, czy to jest stosowane i w jakiej skali? Bo na to są skargi, to po prostu są skargi. W przetargach operatorskich, jeżeli zamawiamy nowe świadczenie usługi fabrycznej nowym autobusem, zawsze jest wymagany, jest wymóg klimatyzacji. Natomiast w przetargach, które kupuje gmina przez ZTM, również każdy pojazd, kolejność czy autobus jest w standardzie po prostu klimatyzacji. Nie kupuje. W sposób kontrolowany, żeby na zgłoszenie na przykład tam były. Tak, jest to również warunkiem świadczenia usług ZTK z przewoźnikami. No oczywiście w pojazdy, które są wyposażone, jest już, też teraz już nie potrafię przytoczyć, ale podejrzewam, że około 2/3 pojazdów już klimatyzacji jest zaopatrzono, to tam zostały te starsze wozy, które jeszcze klimatyzacji nie mają. I tak, w standardach świadczenia usług z każdym z tym przewoźnikiem mamy, że w przypadku, kiedy tam temperatura jest jeszcze 2 stopnie bodajże, to w ogóle w tych autobusach to nie kierowca załącza, tylko automatycznie jest załączony, tam jest stosowane automatycznie załączenie się klimatyzacji. Trzeba pamiętać o tym jednak, że w warunkach miejskich, autobusu miejskiego, gdzie są w przegubowcu 4 drzwi, co 2 minuty jest wymiana powietrza, stosujemy oczywiście te ciepłe guziki, żeby niepotrzebnie, w zimie nie
docieplać tego pojazdu, w zimie nie chłodzić, a w lecie nie docieplać tego pojazdu. Natomiast trzeba pamiętać, że ta wymiana jest po prostu całkiem inna. Ciężko jest utrzymać taką temperaturę. Zresztą też jest komunikat, żeby nie otwierać okien w przypadku klimatyzacji. Ale wiadomo, że ludzie nie czytają tych komunikatów i nawet jak jest klimatyzacja, to się nie stosują. I się nie stosują, tak? A kierowca nie będzie na każdą przystanku chodził i zamykał wszystkich okien. Ja jeszcze pytanie odnośnie, że tak powiem, zatrudnienia. To znaczy tak, zarząd w tym roku obchodzi 10-lecie działalności. W 2009 roku, to już z pamięci przytoczę, bo byłem jedną z osób, które powiedzmy tworzyły zarząd, żeśmy chodzili za tymi wszystkimi NIP-ami i tak dalej. Zarząd powstał na bazie biura transportu zbiorowego Urzędu Miasta Lublin, który wcześniej był działem transportu zbiorowego w Dużym Wydziale Gospodarki Komunalnej. Tam stamtąd przeszło ponad 6 osób, między innymi tutaj moja skromna osoba. I tak jak pan radny zauważył, celem to było oczywiście, nie mógł przewoźnik aplikować, ośrodki unijne, musiała to być gmina. Rozdzielenie w tym tak zwanym międzyczasie weszło w życie rozporządzenie unijne transportowe, nasze branże 1370, rozdzielenie funkcji przewoźnika od funkcji organizatorskich, tak skutowo, jaki był cel. I przejmowaliśmy te zadania od przewoźnika, czyli gdzieś tam pewnie w połowie roku żeśmy przejęli na początek kasy biletowe, później była właśnie windykacja. Przejmowaliśmy pracownikami razem z zadaniami, tak bym to powiedział. Cały zarząd, czyli zamówienia publiczne, kadry, to wiadomo, że musiał być. Podejrzewam, ale to już naprawdę to już z pamięci mogło być tutaj nieprecyzyjne i zawodne, że w pierwszych 2 latach działalności nasza tutaj obsada to była gdzieś około 50-60 osób. Po tym, jak żeśmy pościągali te wszystkie funkcje, planowanie, czyli rozkładowców żeśmy wzięli z Busmanem, windykacja, no oczywiście część tam mienia, wiaty przystankowe i tak dalej, trakcja. Natomiast teraz tam średnio, bo tam też licząc etatami, nie głowami, to tam 94 po przecinku z czymś etatów. Przypomnę, że w roku ubiegłym, to jest wzrost, firmy, nie rozstrzygnęliśmy przygotowania na firmę kontrolerską, bo się była za wysoka cena. Nie, że się nie zgłosiły, tylko była za wysoka cena i skończyliśmy z tym outsourcingiem, czyli około tam 27 kontrolerów, już są wszyscy kontrolerzy etatowi. To warto dodać, że 27 kontrolerów już nie płacimy na zlecenie, tylko po prostu są etatowi. Sprawdza nam się to, mi się wydaje, że jest to chyba lepsza forma, zresztą nie mieliśmy wyjścia, bo nikt tam nie zaproponował lepszej oferty. Postanowiliśmy to razem z prezydentem, to zrobimy razem chyba skuteczniej i przede wszystkim taniej niż proponowały firmy zewnętrzne. No także tak się przedstawił. Czyli te 27 etatów to są tańsze niż koszty tej firmy zewnętrznej, która by wygrała przetarg? One są porównywalne, bo to pewnie jest coś za coś, bo trzeba było na przykład w nocnych, musiałem zapewnić ochronę, bo to jest jednak taki klient, że tutaj były przypadki po prostu już drastycznych uszkodzeń ciała kontrolerów, a też nie możemy sobie pozwolić, żeby komunikacją nocną było dużo drogowiczów. No i wiadomo, no, trzeba te wszystkie kwestie pracownicze, czyli uniform, czyli... Ale suma summarum, mniej więcej tak samo, ale taniej wyszło. Nie dorośli, bo tu bardziej zainteresowani są, jeśli chodzi o ściągalność, chociaż, no, tak jak pan dyrektor mówił, mamy coraz więcej osób zwolnionych, prawda, czy uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. No, w związku z tym wydaje mi się, że ilość kontrolerów może się zmniejszać, no, ale to już jest sprawa jakby... Ono się zmniejsza samolistę, część idzie na emeryturę, część się wygrusza, bo to na przykład to nie jest tam jakaś dobrze płatna i trafna posada, to nie ma co ukrywać. Szukają ludzie szczęścia w innych branżach. One się tam systematycznie do pojedynczej osoby wypadają. Jeszcze pan dyrektor, mam jedno pytanie, mianowicie chodzi mi o wynajem billboardów, bo nie są takie bilety, busy czy coś takiego, no były takie różne billboardy. I czy to robi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, wynajmuje billboardy, czy Zakład Transportu Miejskiego? To robi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Zarząd Transportu Miejskiego. W naszej gestii są te reklamy, nazwijmy to reklamy, bo to nie są reklamy de facto, które Państwo możecie zobaczyć na obok
informacji rozkładowej, tam gdzie jest wiacie przystankowe, to nie są zawieszane, lub na słupkach. Z jednej strony rozkład, a z drugiej są, ale to są stricte, nie pozwalamy na komercję, bo zresztą to są za unijne pieniądze, to są stricte takie akcje typu, no nie wiem, jakiś mecz lubelskiej spółki. No wiem, ale jest przystanowy, jest przykładowo ostatni centrum pana Piotrowskiego, teraz chyba się nie zarejestrował, bo jest materiał. To jest gestii, to nie jest gestii, to jest tak zwane City Light, ich tam zostało około. To jest też w gestii NPK. NPK też tym nie zarządza, bo zrobiło postępowanie na przekazało to użytkowanie czy dzierżawy firmie, profesjonalnej firmie, która się zajmuje zarządzaniem tego typu rzeczami. Nie jest to w gestii NPK, ale formalnie NPK. Czyli wiaty przystankowe są NPK, czy nie są? Wiaty przystankowe są, no te nowe to są od razu przechodzą na te cel z projektów unijnych, te nowego typu to od razu na moje imienie, natomiast tam są przystanki, które żeśmy tam jakimś właśnie z tymi satellite'ami, to były kiedyś były NPK, przekazane zostały, ale bez właśnie tych satellite'ów samych, czyli ja tego ani nie utrzymuję, ani nie myję, nie wymieniam tam formatek, jeżeli są uszkodzenia i tak dalej, to jest już poza gestią zarządu, ale formalnie... Czyli NPK na tym zarabia. No tak już na to. Czy zarabia, to nie wiem, to trzeba się... Albo traci. To trzeba utrzymać, to trzeba odświeżyć, odmalować, tak? To trzeba by się wykonać na zewnątrz. To ja chciałbym dopytać, bo czy w takim razie za jakby zamieszczanie tych informacji o kursowaniu autobusów to odpowiada za to MPK czy ZTM? ZTM. No bo właśnie ostatnio miałem taki przypadek, że się do mnie zwrócili mieszkanki Czechowa, że zbyt wysoko są umieszczane te rozkłady jazdy. Są to osoby starsze na ogół. Nie mogą dostrzec po prostu, jak tam te autobusy kursują. No i generalnie prośba jest taka, żeby to jakoś tak bardziej dla właśnie takich osób gorzej widzących i o średnim wzroście, powiedzmy, dostosować to. Jest właśnie informacja z prezydentem. Są takie przystanki, po prostu na przykład od Saskiej, gdzie tych linii jest kilkanaście, a Gablota ma tam swoje, to rozkładowa ma tam swoje wymiary i z tego to wynika. No, ale niemniej jednak tam damy oczywiście tu rekomendację osobom wieszającym, żeby się starali tam właśnie to niżej zawieszać. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś jeszcze pytania, proszę bardzo, pan radny. Chciałem dopytać w kwestii tych biletów, bo do końca tutaj rozumiem to brak profitowania na każdą opłatę, ostatnie zdanie jest. Bo nie wiem, czy państwo odstępujecie, jeżeli ktoś nie odbierze, czy w związku z tym, że są koszty, bo tu jest napisane, w związku z tym, że nie mają sobie wpisu odpłatów, to jest inne oczywiście raz koszt ustawienia kuratora, także zaliczki ustawione wszystko wynika na prowadzenie egzekucji są zbliżone przekraczające być dochodów roszczenia. Czy one są prowadzone, tylko to jest takie stwierdzenie, że są prowadzone, bo najważniejsze też, żeby kara była uszczona. Nasza ta układa dodatkowa wynika, tak jak powiedziałem, kodeks cywilny, który tam 774 prawo, umowa przewozu i lex specialis prawo przewozowe, które mówi, że należy się, to jest ustawa zresztą z 1984 roku, 20 lat przed tym, nazwijmy to, prawem unijnym, ale jest obowiązuje, nikt tego nie uchylił. Składa się ta opłata dodatkowa popularnie zwana mandatem z tej opłaty przewozowej, czyli załóżmy te 3 zł, to tam przy jakiejś ulgę, złoty 50 czy złoty 60 i opłaty w zależności od tego, czy nie ma dokumentu przewozu, na przykład legitymacji do ulgi, czy w ogóle nie ma żadnego biletu, około tam załóżmy 100 zł, czy tam gdzieś 100 czy 130. To jest przedmiotem naszego dochodzenia. Wszyscy uznają, że nie jest to opłata, chociaż jesteśmy jednostką jakby administracyjną, jednostką gminy. No gminą jesteśmy jednostką organizacyjną gminy. To z uwagi na to, że to wynika z prawa przewozowego, jest to zobowiązanie kontraktowe. Nie możemy tego dochodzić tak zwanej egzekucji administracyjnej, która jest dużo prostsza, tak jak chociażby podatki. Pani skarbnik dochodzi te opłaty podatkowe. Musi to być przez ten reżim zwykły, cywilistyczny, czyli wezwanie do zapłaty. Słucham? Nie może przejąć.
Ale to, to jakby na przejmie, ale to chodzi o to, że to jest źródłem jest prawo przewozowe i nowe przewozu. Czyli to jest zobowiązanie kontraktowe, tak, a nie danina społeczna. Tak? To jest zobowiązanie po prostu kontraktowe. To ktokolwiek by tego nie robił, to chodzi o to, że to wynika z kontraktu, a nie z takich podatek, z jakiegoś nakazu. Dlatego nie można egzekucji administracyjnej. No i to się po prostu zderzamy z tym, z sądami, które są, wiadomo, studenci podstawy w Polsce. Absolutnie, jeżeli ktoś odmawia podpisu, takie życie problematyczne. To się odbywa tak. Kontroler wystawia na miejscu wezwanie do zapłaty, czyli ten mandat, gdzie już jest zapisane, że w ciągu 14 dni, czyli to jest takie skredytowane, no, chcemy, żeby płacili na miejscu, w ciągu 14 dni ma ujść się to opłatę. I to już jest wezwanie, które zgodnie z prawem starcza nie wymaga prawo ponownego wezwania do zapłaty. Natomiast my i tak jeszcze takie jedno, żeby już nie było rady do wątpliwości, wysyłamy taki monit. Po tym monicie oczywiście, wcześniej jeszcze oczywiście to tutaj sprawdzają pracownicy w bazie PESEL.net-u, gdzie mamy dostęp i tu się zaczynają problemy, bo od 4 lat wstecz w dowodach osobistych nie ma obowiązku adresu zamieszkania. W bazie PESEL jest tylko adres zameldowania, sądy też różnie na to patrzą, czy to jest miejsce zamieszkania z tą korespondencją sądową. To każdy przypadek, można powiedzieć, jest inny. No i jeżeli nie mamy miejsca, ten nie podpiszał, to jest problem z niemożnością ustalania, bo nie ma w dowodzie miejsca zamieszkania, no to w takim przypadku trzeba ustalić kuratora sądowego, który oczywiście zacznie działanie, jeżeli da mu się to opłaty. Kosztami zostaje obciążony. Niestety tak to jest. Niestety tak to jest. Ale panie przewodniczący, tak spytam z ciekawości. Bo jest był ewidencji ludności w Lublinie, nie ma takiego możliwości prawnej, żeby po prostu kontrolerzy sprawdzili od razu dane osobowe, jeżeli on woda, a my byśmy mogli sprawdzić jakby tutaj w Urzędzie Miasta, bo ZM jest Urzędu Miasta i wewnętrznie można po prostu taką informację, można było uzyskać. Ale i co z tej informacji zrobić? Nie, chodzi o weryfikację osoby. Jak nie ma adresu, jeżeli jest niezgadzający adres, to policję wtedy. Nie ma. Chcieliśmy taki coś dostęp, ale to od razu nie może mieć dostęp. To w ogóle dostęp do bazy PESEL, to są ograniczenia, to są specjalne zgody. To nie jest tak, że to może sobie każdy kliknąć i każde wejście jest rejestrowane i tak dalej. Jeszcze mam pytanie, jeszcze bo szczerze mówiąc, porażony. Ta liczba 19537 ze strony 5. Wśród tych honorowanych, tak? Z tożsamością. I pytanie, czy to po prostu tak kwestie prawne zamieniają? Nie, już indykacja, ja to zawsze powtarzam, to nie można indykacji umować w skali rocznej, tak jak się programuje budżet na rok. To jest proces ciągły. Jedne sprawy się kończą, jedne są w sądzie. Nieraz mamy do czynienia, wpłata następuje z 2013 roku. Moim pierwszym, dyrektorem jestem od 2013 roku, moim pierwszym ruchem, właśnie to się wtedy też żeśmy wybierali firmy kontrolerskie, gdy się skończył kontrakt, było anulowanie tej praktyki wcześniejszej, że jeżeli ktoś nie miał dowodu osobistego w miejscu, mówi delikwent, że nie ma dowodu, to kontroler, tak zwany to był WDZ. On tam opisywał, że nazywa się tak własnoręczny podpisek, to poświadczam, tutaj mam miejsce zamieszkania takie kontrola na drugiej stronie, że powiedzmy taki resurs. I to się okazywało, że to po prostu on podaje dane tam sąsiada, Bogu ducha winnych ludzi. Natomiast od 2013 roku myśmy tam z policją, wtedy ówczesnego komendanta, żeśmy byli i już jak wchodziła nowa firma kontrolerska, obowiązkiem kontrolerów w 100% przypadków było, jeżeli nie ma dowodu tożsamości, zadzwonienie po patrol policji. Komendant mnie poinformował, że oczywiście jak będzie miał jakieś zdarzenie takie, że na jakiś wypadek poważniej, że to nie przyśle kontrolera. I faktycznie tak to było, po prostu nie było dowodu. Autobus się zatrzymuje, czekamy na patrol policji 10 minut, dowody się zaczynają wtedy znajdować i problemu nie ma. Natomiast to są te, które się tam w Borejkalce zaszło się, tak sprawdzamy. Myślałem, że na bieżąco. Nie, teraz już takich problemów nie ma. Teraz 100% to już mamy ustalone przez policję, jeżeli nie ma dowodu. Dobrze, jedzie jakiś opiekun z dziećmi przykładowo, no i one nie mają legitymacji szkolnej przykładowo. Czy są takie sytuacje, że nieraz trudno,
tak powiem, na wiarę kontroler widzi, że to po prostu jest uczeń szkoły podstawowej i nie ma legitymacji. Bardzo delikatna materia, bo pamiętajmy wszyscy, że od 13 roku życia mamy tą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, gdzie w takich umowach życia codziennego można skutecznie zawrzeć umowę. No ale mając na względzie, że u nas na przykład jest ten, jest ta ulga do rozliczających uczniów szkół podstawowych, a obowiązek szkoły podstawowej jest powszechny, no my naprawdę swoim kontrolerom mówimy, że już widzi ewidentnie, że to jest dziecko, no to wiadomo, że chodzi do szkoły i ma tą ulgę i może się bezpłatnie... Słucham? Chyba tylko z Lublina. Uczące się w Lublinie. Z lubelskiej szkoły. Uczące się w lubelskiej szkoły. To jednak wymagałoby to weryfikacji, tak? Ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony... Dziecko gdzieś tam z tego będzie jeździć w komunikacji. Ale z drugiej strony, ja bym powiedział tak. Nie mieliśmy takiego przypadku. Chociaż zdarzają się nieraz z pretensjami. Może nie teraz, tylko na kilka lat wstecz, jeżeli tej uli, jak tej ulgi nie było. No. Że na przykład gdzieś tam kontrolerzy z uwagi na brak biletu tam gdzieś zatrzymali w cudzysłowie, czy ujęli dziecko jakiegoś tam prokuratora i naprawdę były z tego powodu problemy, bo ten twierdził, że no, to jest dziecko, to on nie może skutecznie zawrzeć umowy. To są mocno delikatne sprawy i tak naprawdę na dobrą rzecz to nie wiadomo, jakby do sądu do tego poszło, czy skutecznie jest ta umowa zawarta, czy nieskutecznie przez dzieciaka, czy opiekun prawny ma. Naprawdę, z dziećmi to jest delikatna materia. Może ewentualnie robić przyjechać z legitymacją i powiedzieć, że prawda, dziecko nie miało... W ciągu 7 dni, jeżeli ktoś, każdy może przyjść i jest opłata manipulacyjna, czyli jest anulowana. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Ja tak się zastanawiam, tak patrząc jeszcze na te liczby, czy na przykład wprowadziliśmy tą obniżkę przepłatności od razu, tak? I pewien wzrost tej ściągalności, tak? Widać. Czy na przykład nie można byłoby pójść jeszcze dalej, czyli sprowadzić dwustopniowej bonifikaty, czyli na przykład mandat jest generalnie wyższy, ale jeżeli ktoś od razu zapłaci, to mamy potem przez miesiąc jak zapłaci, ma załóżmy jakąś kwotę, a dopiero po miesiącu, tak żeby jednak tych, którzy na miejscu nie mają tej kwoty, To trochę tak jest zrobione, że jeżeli jest na miejscu, to jest 40%, jeżeli jest to odroczony 7, w ciągu 7 jest 30%. Jest to naprawdę skradowane. To na miejscu jest 40%. Jeżeli się zapłaci na miejscu kontrolera, jest 40% bonifikacji. A później 70%? Później jest w ciągu 7 dni 30%. 30% bonifikacji. Czyli płaci się 60% mandatu, a jeśli później to 70% mandatu. Tak. Jeżeli nie ma pytań, to nie widzę, to przyjmujemy informację o kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. Jeśli chodzi o sprawy, przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy wniesione, w sprawach wniesionych. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do poprzedniego punktu, bo tam się zmienił regulamin, bo wcześniej było, że zatwierdza się, że komisja nie zatwierdza tego protokołu. Tutaj, jeżeli nie ma sporu, to myślę, że przyjmujemy, że kontrola została jakby zatwierdzona. Czy są przeciwne, czy jest głos przeciw? Jeżeli nie ma. Nie ma tego. Znaczy, ja powiem tak, w protokole nie było wniosków pokontrolnych, które można by w tej chwili tutaj dalej przesyłać dalej. No co on takie chyba. Czy obliczone? Tak, byłem Dobrze. Na razie proponuję zapis, że komisja zapoznała się z wynikami kontroli w Zarządzie Transportu Miejskiego i je zatwierdziła. Nie ma głosów przeciw? Nie ma. Spraw wniesionych? Nie ma. Dziękuję Państwu. Jeszcze Pan Radny, dobrze Pan Radny to będzie realizować. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.